Na przesunięcie? Nie, Paulista pójdzie na prawą stronę. Tak. Tutaj lekki błąd popełnił sędzia techniczny, który pokazał numer 32, a Kmiecik ma 31. Tutaj Grzesiek bardzo dobrze właśnie, chyba może być trenerem też, bo powiedział, że Łobodziński zejdzie i tak się stało. Ale już Paulista jest na stronie, a nie Boguski, ale jak się wydawało, przygasł troszeczkę na Łobodziński już i w drugiej połowie już nie był tak aktywny jak na samym początku, czy pierwszych 20 minutach pierwszej połowy. I też widzimy, że potrzebuje troszeczkę zgrania i czasu do pokazania wszystkich swoich możliwości. A i w porównaniu z rundą jesienną może to ciągnąć, to myśli za chwilę, bo Edi dramatycznie stara się utrzymać przy piłce. Nie było faulu, nie dopatrzył się przewinienia arbiter. Tak, bo chciał puścić tą grę, ale w momencie, kiedy ta piłka już była, że tak powiem, stracona, należało wstrzymać akcję i pokazać, że wolno. Bo w pierwszej kolejności chciał arbiter puścić tą grę, korona utrzymywała się przy piłce. Nie ma tej wątpliwości, że bardziej chyba to wejście Boguskiego tu się kwalifikowało na odwizdanie faulu. Tak jest i potem ten moment taki, gdzie jeden z zawodników przepycha piłkę jeszcze korony do ataku i ten arbitra zakwalifikował jako niby w drobnych sytuacjach, ale trochę by się uzbierało takich błędzików panu Bakalukowi. Kaczmarek.